26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Kultury w Głuchołazach. Tutaj właśnie sztab orkiestry, szef sztabu Jan Ćwiek, jego zastępca Mateusz Zatynny już od samego rana, od 7 rano ciężko pracują, aby to wszystko dopiąć, wszystkie kwesty, ludzi rozesłać, przypilnować, żeby mieli coś zjeść, ubrać się, napić. Już trwają właśnie filmy dla najmłodszych, a za chwil kilka koncerty, występy. Wszystko to dla Głuchołazian i dla wspólnej idei, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Serdecznie wszystkich zapraszamy i już teraz dziękujemy za to, co wrzuciliście Głuchołazianie do puszek. Macie wielkie, wielkie, tradycyjnie wielkie serca. Dzięki piękne. Dobro ma moc, warto pomagać. Witam serdecznie wszystkich z Głuchołazkiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już po raz 26 zbieramy pieniądze. Głuchołazy jak zwykle, wolontariusze w komplecie. W tym roku nawet więcej niż w roku ubiegłym. Mamy ponad 40 rozdanych identyfikatorów. Zbieramy wszędzie, gdzie tylko się da. Oczywiście zbieramy na szczytny cel. Jak zawsze w Głuchołazach zapraszamy na wiele atrakcji, zapraszamy do Centrum Kultury, między innymi na koncert piosenek z dystansem, różnych VIP-ów tutaj zaprosiliśmy, żeby zaśpiewali na scenie, będzie się działo. Gosir ma swoje atrakcje, tam też wszystkich zaprasza. W całym mieście dzisiaj wiele, wiele atrakcji tylko po to, żebyśmy świetnie się bawili, robiąc dobrą rzecz dla innych. Zapraszam wszystkich do wspólnego udziału. Pracujemy od 7 rano, jeśli chodzi o sam dzisiejszy sztab. Wypuściliśmy pierwszych wolontariuszy o 7.30 na pierwsze okoliczne sołectwa. Byliśmy już na Kopie Biskupiej, czyli mamy puszkę, która była na najwyższym szczycie Opolszczyzny, 890 metrów. Mamy już pierwsze wyniki, mamy malutki rekord już, bo to jest 1500 zł od jednego z wolontariuszy, od Przemka. O 20 przy parkingu Gosiru zapraszamy na światełko do nieba. W tym roku jest to balony ze światełkami LED-owymi, które będą leciały. Wszyscy razem o 20 wypuścimy je, 200 balonów. Mam nadzieję, że to będzie świetnie wyglądało. Serdecznie Was zapraszam.
rising start. Zawiłem w horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagrobie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i węgla. Dużo wrzucają, bo ludzie chcą pomagać i wiedzą, że w tym roku zbieramy na niemowlaków. Na niemowlaków. Na małe dzieci. Kuba, który rok jesteś wolontariuszem? Pierwszy. Jakie to uczucie? Bardzo fajne. Ale co w tym fajnego jest? Brać udział w tak wielkiej ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Co w tym fajnego jest? Dlaczego pomagasz? Bo lubię i to jest fajne. Chłopaki, kto wrzucił najwięcej? Podpatrzyliście, jaka kwota wpadała najlepsza do puszki? Moja mama najwięcej rzuciła. A ile wrzuciła? 50 zł. Siema, siema, albo jak to mówi Mikołaj, ho, ho, ho. Witajcie serdecznie na 26. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mój renifer, Mikołaj. Cześć, Mikołaj. Cześć. I mój pomocnik drugi, Maja. Cześć, Maja. Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie z Głuchołaz. Specjalnie dla Was przyjechaliśmy tutaj, znaczy przyfrunęliśmy do Głuchołaz, bo co roku już czwarty raz razem z Głuchołazami świętujemy i zbieramy oczywiście dużo pieniążków, zbieramy. Głuchołazy są bardzo hojne, także dzięki serdeczne za Waszą hojność. Będziemy pamiętać oczywiście o Was w grudniu, także kominy przeczyście, bo my tam zawsze wskakujemy, jesteśmy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że gramy już czwarty rok z Wami. I oczywiście zachęcamy do przybycia do Centrum Kultury, do Głuchołaz, gdzie naprawdę dużo się dzieje. W tej chwili bajki, malowanki, wycinanki, jest dużo bardzo fajnych rzeczy. Zapraszamy Was do Centrum Kultury w Głuchołazach, a my oczywiście ruszamy, albo lecimy na miasto, zbierać, cały czas zbieramy pieniądze, zbieramy, żeby dla tych naszych dzieciaków w tym roku
żeby wyrównać te szanse, żeby było ich coraz, coraz więcej i żeby nikt się nie smucił. Uśmiechamy się dzisiaj, czy nie? Jak się uśmiechamy? Mocny uśmiech! Super, ekstra, ale fajnie, także zapraszamy serdecznie, a my lecimy, jak to mówią w miasto. No to ho, ho, szerokiej drogi! Zakończył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Głuchołazach. Jeśli kogoś nie sfilmowaliśmy, nie dotarliśmy, wybaczcie, mieliśmy jeszcze oprócz filmowania kilka innych ważnych rzeczy, jak wożenie wolontariuszy, jak przygotowywanie balonów na światełko i kilka innych rzeczy, bo start to kilkanaście osób, a w pracy na kilkadziesiąt. Także dzięki wielkie. Moi drodzy, Głuchołazy znowu stanęły na wysokości zadania. 22 332 zł 43 grosze. To wszystko dzięki Wam, jesteście wspaniali. Gmina Głuchołazy po raz kolejny stanęła na wysokości zadania. Siema,
do zobaczenia w przyszłym roku na finale 27 WOŚP w Głuchołazach.